chciałbym podzielić się bardzo radosną wiadomością. Mianowicie nasza diecezja otrzymała nowego biskupa. Przeczytam najpierw komunikat, jaki otrzymałem z nuncjatury apostolskiej w Polsce. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował biskupem pelplińskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej Ryszarda Kasynę. Warszawa 27 października 2012 roku podpisano arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Chciałbym przeczytać list, który przygotowałem dla diecezji pelplińskiej. Modlitwy wiernego ludu diecezji pelplińskiej zostały wysłuchane i Ojciec Święty Benedykt XVI 27 października bieżącego roku mianował biskupem pelplińskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej Jego Ekscelencję księdza biskupa doktora Ryszarda Kasynę. Nowy biskup pelpliński jest synem ziemi pomorskiej i dobrze zna specyfikę duszpasterstwa w diecezji pelplińskiej. Proszę mi wybaczyć osobistą refleksję, ale jestem szczęśliwy z takiego wyboru, ponieważ ksiądz biskup Ryszard nie tylko jest kompetentnym i doświadczonym biskupem, ale też posiada cenne walory ludzkie. Jest człowiekiem skromnym, pokornym i dobrym. Zatem diecezja pelplińska dziękuje Ojcu Świętemu za nowego pasterza, którego przyjmuje z radością. Ksiądz biskup Ryszard Kasyna urodził się 28 września 1957 roku w Nowym Stawie. Po maturze wstąpił do seminarium duchownego w Gdańsku-Oliwie, które ukończył na podstawie pracy z historii Kościoła, której promotorem był ksiądz dr Alojzy Rota. Święcenia prezbiteratu przyjął 24 stycznia 1982 roku w katedrze oliwskiej z rąk ówczesnego biskupa gdańskiego Lecha Kaczmarka. Ksiądz biskup Ryszard Kasyna po święceniach kapłańskich pełnił posługę wikariusza w parafii przy Bazylice Mariackiej w Gdańsku. W roku 1985 rozpoczął studia na papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Ukończył je w 1991 roku obroną doktoratu na temat odpustów. W 1992 roku ukończył studium roty rzymskiej. Jest doktorem obojga praw, cywilnego i kanonicznego oraz adwokatem roty rzymskiej. Od czasu powrotu ze studiów związany był z instytucją Trybunału Metropolitarnego, którego oficjałem został w 1996 roku. Prowadził wykłady w seminarium duchownym i w kolegiach teologicznych. Otrzymał godność kanonika w 1998 roku i prałata w 2001 roku. 24 stycznia 2005 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej i biskupem tytularnym dices. Konsekrowany został 2 kwietnia 2005 roku w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. 15 grudnia 2009 roku decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI został członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. W strukturach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Duchowieństwa, członkiem Rady Prawnej oraz delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa ludzi morza. Ingres księdza biskupa Ryszarda Kasyny do Bazyliki Katedralnej w Pelplinie odbędzie się 8 grudnia 2012 roku o godzinie 11. Zatem niech wszyscy zaangażowani w życie Kościoła diecezjalnego tak zaplanują zajęcia, aby tego dnia duchowni, przedstawiciele życia konsekrowanego oraz wierni świeccy mogli być razem z naszym biskupem w Pelplinie. Módlmy się o ludzkie siły i Boże błogosławieństwo na długie lata posługi dla naszego biskupa Ryszarda. Podpisano biskup Wiesław Śmigiel. Oh, yeah, yeah.